Hello, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to jedna z dłuższych przejażdżek w końcu na tym rowerze. Jest 31 grudnia, ja tak powiedziałem w ostatnim filmie, że brakuje mi 70 km, aby wykręcić 15 tysięcy km i dzisiaj właśnie pokonam ten dystans na Eskerze czwórce stalowym po drobnych modyfikacjach, które jeszcze wleciały. Wy widzieliście film już gdzie modyfikacje wleciały od poprzedniego właściciela, a jeszcze ja trochę w nim pozmieniałem i będę chciał się dzisiaj z Wami podzielić moimi pierwszymi takimi wrażeniami po zmianach, jak się jeździ szybko, czy wolno, czy komfortowo, czy wcale nie. Też trochę modyfikowałem opony, bo były tutaj założone Race Kingi, które w rozmiarze 29x2.0, a teraz są moje ulubione niezawodne Pirelki w rozmiarze 40C, czyli około centymetr różnicy. Chcę też tak zobaczyć subiektywnie, jakie są różnice, bez na razie żadnych pomiarów mocy i jakichś tam innych metod. Po prostu chcę na razie zobaczyć, jak się jeździ, czy są duże różnice. Pogoda dzisiaj nie najgorsza, jest aż 1 stopień na plusie póki co. Powoli się przebija słoneczko, więc mam nadzieję, że to słoneczko wyjdzie w końcu w pełni i zrobi się chociaż jakieś tam 4-5 stopni na plusie, to więc dzisiaj trochę z ubiorem zaryzykowałem. Nie mam założonej teraz wiatróweczki. Wiatróweczkę w razie czego mam z tyłu, jakby było trochę za chłodno, ale mam założone trzy warstwy. Pod tym jest jeszcze oczywiście termo i jeszcze jakaś tam bluza z Decathlonu. No i zobaczymy, jak dzisiaj się będzie jeździło. Więc na razie skupiam się na jeździe, a później, jak się już zrobi cieplej, to na powrocie będę chciał coś podsumować. Dobra. To co? Czas na jazdę. Jeszcze raz tędy będę jechał, to nie rowerem, a samochodem, bo będę jechał do Rybnika na Sylwestra. Więc jeszcze jestem we Wrocławku, a za parę godzin będę w Rybniku. Ale w Rybniku też będę na niedługo, więc jak już tu będziecie oglądać, to już z powrotem będę we Wrocławku. Godzina i 5 minut minęło, 29 km, co daje średnią jakąś 26,7. Tak na oko i może czas wstępnie powiedzieć tutaj o drobnych zmianach, które jeszcze dodatkowo zaszły, bo jak wiecie, no to poprzedni właściciel tutaj wstawił prostą kierownicę, chwyty Ergona, hamulce tarczowe, hydrauliczne, taka mieszanka klamek MT4100 chyba 100 z tarczami Tiagry, czyli z zaciskami Tiagry. W napędzie tak to tutaj ogólnie się nic nie zmienia, czyli pozostaje microshift. I wpadło tutaj z mojej strony zmiana taka jak z sztyca karbonowa z siodełkiem Fizik Ergon Argo, Fizik Argo. To jest to siodełko oryginalne z Crossa Eskera 7. Jakoś nie miałem do tej pory okazji za bardzo nim pojeździć, bo sam na co dzień używam Bontragera i Speca, więc stwierdziłem, że zaryzykuję i wypróbuję, jak się jeździ na tym. Sztyca jakaś Tosik chińska karbonowa, kupiona w czarny piątek na AliExpress. Dobra, z jednej z ważniejszych tutaj zmian, co oczywiście zaszła, to zmiana kół na karbonowe. Karbonowe Vinci GR V44, które już testuję od niecałego roku z moimi ulubionymi oponami Pirelli Cinturato Gravel M. Wcześniej było założone na niej Race Kingi. I co najlepsze, że ktoś w komentarzu pod oponami 29 cali napisał, że Race Kingi nie są kompatybilne z oponami, z obręczami Hookless, które akurat tutaj Vinci GR V44 takie obręcze mają. Bardzo dziwne, ja założyłem nieświadomie trochę, nie pomyślałem, żeby to sprawdzić. Jeździłem, nawet tam dałem z tyłu chyba raz 3 atmosfery i nic się nie podziało. Tak samo tutaj z Pirelki potrafię napompować do 3,5 atmosfery i też się nic nie dzieje, a
Wolfpacki, Super Speedy, które według mnie są bardzo fajnymi i szybkimi oponami, mimo że deklaracji, że są one kompatybilne z obręczami Hookless, to jakoś, jak widzieliście wcześniej na kanale, one mi kiedyś z obręcz zarantów zeskoczyły. Więc Hookless ma swoje plusy, ma swoje minusy, ma raczej więcej minusów, jeżeli chodzi dla użytkowników, ale da się jeździć, tylko trzeba mieć odpowiednie dobre opony i trochę szczęścia może. Więc to tyle, chciałem właśnie głównie powiedzieć o pierwszych zmianach. Trochę minus tutaj, bo musiałem zamontować koszyki i wziąłem po prostu jakieś, no, które kompletnie tutaj raczej nie pasują. Może ten złoty jeszcze jako, ale ten czerwony wcale nie pasuje. Nawet nie wiem, po co czerwony założyłem, jak i tak nie wziąłem się nic do picia. Cross ma taki jeden minus, że minus i plus też jednocześnie, bo zamiast śrubek montują takie plastikowe zaślepki i to jest fajne, bo to oczywiście ładniej wygląda i trochę wpływa na wagę, bo to oczywiście jest to lżejsze rozwiązanie. Minusem jest to, że jeżeli nie kupujecie akcesoriów Crossa, gdzie w zestawie mają takie śrubki, tylko kupujecie jakieś inne, które z reguły nie mają takich śrubek, no to lipa, bo trzeba później szukać i jakimś cudem znalazłem cztery śrubki, ale jeszcze jakbym miał znaleźć dwie w domu teraz, to na szybko bym tego nie odnalazł. No, jedzie się dosyć przyjemnie, dosyć szybko i komfortowo, tak wstępnie mówiąc, ale jeszcze czas na powrót. Muszę sobie obcykać trasę teraz powrotną, tak aby wyszło mi te zakładane 70 km. Dobra, jeszcze muszę wyczyścić okulary. To jadę dalej i na sam koniec jazdy podsumuję, jak się tak naprawdę jeździ teraz na tym rowerze przy nieco ciut dłuższym dystansie. No ale już takie super dłuższe dystanse to już czas na przyszły rok. No i co, niefortunny zbieg okoliczności i akurat praktycznie już w połowie trasy napotkałem chłopaków, którzy rozpoczęli dzisiaj swoją jazdę z placu wolności o godzinie 10. Ja kompletnie zapomniałem, że dzisiaj jest niedziela i może parę osób się na placu stawić, ale los chciał, że spotkaliśmy się w połowie i zawróciłem, pojechałem tą samą drogą, co przyjechałem, gdzie w grupie jakoś tam dałem radę, mimo że oczywiście wszyscy praktycznie na rowerach szosowych, ale jakoś tam noga kręciła i udało mi się z nimi do końca dojechać do samego miasta. Jeżeli chodzi o takie kwestie szosowe, to rower jakoś się sprawdzał. Czuć było tą różnicę, że rower jest troszeczkę toporniejszy, że są szersze opony, nie ma takiego przyspieszenia. Na podjazdach było bardzo odczuwalne moja waga, jak i waga tego roweru, więc tutaj no nie ma co, nawet nie miałem co poszaleć, żeby móc się z nimi, że tak powiem, trochę delikatnie poszarpać, aczkolwiek tempo było takie, no powiedzmy, średnie. Były jakieś tam zaciągi delikatne, ale też były momenty, gdzie jechaliśmy w miarę spokojnie. Dzisiejszą średnią prędkość udało mi się uzyskać jakoś w granicach 29 km na godzinę. Gdybym jechał do końca sam, myślę, że spokojnie bym uzyskał ponad 28. No tak jak powiedziałem, tutaj były momenty, gdzie pojechaliśmy sobie trochę rekreacyjnie gadając, a były momenty, gdzie chłopaki jechali równo po zmianach. Teraz tak, jeżeli chodzi mniej więcej o pierwsze wrażenia z tego roweru, tak w ogóle chciałem go umyć, żeby go pokazać w trochę ładniejszym stanie, ale niestety na myjce jest taka kolejka, jest chyba 6 stanowisk, a chyba 10 aut w kolejce i nawet nie chciałem się prosić, żeby ktoś mnie wpuścił na minutę, dwie, żeby móc go opłukać, więc muszę jakoś go tam chyba do domu, może do wanny wsadzę i go trochę opłuczę już na spokojnie. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o prędkości, to w tym tygodniu na tym rowerze miałem założone Race Kingi, gdzie udało mi się uzyskać średnią prędkość 23 km na godzinę. Na drugi dzień zmieniłem, pojechałem właśnie już na tych Pirelkach i mimo że odczucie było takie, że rower jest szybszy, zwinniejszy, to i tak udało mi się uzyskać tą samą prędkość 23 km na godzinę. To nie była ta sama trasa, to nie były te same warunki, tylko po prostu mniej więcej mówię, że to są takie odczucia, że niby jest szybciej, ale może nie finalnie, nie do końca. To jeszcze czas pokaże. Trzeciego dnia wziąłem Crossa SKR 7, czyli karbonowego, na trochę szybszy w zestawie kół i uzyskałem
prędkość 25 km na godzinę, gdzie akurat warunki były bardzo mega niekorzystne, trochę ICM, czyli portal odnośnie pogody, trochę mnie okłamał, jeżeli chodzi o wiatry. Miałem pojechać kawałek pod wiatr i później wrócić sobie z wiatrem, ale się okazało, że albo miałem boczny, albo przed nim i dopiero na samym końcu, gdzie już wracałem praktycznie do miasta, miałem dopiero wiatr w plecy, więc było mega niekorzystnie, ale mimo tego spokojnie ukręciłem średnio 25 km na godzinę. Dzisiaj, mówię, jest 29, licząc, że pod wiatr już było prawie że 27, sam bym uzyskał no myślę, że 28, a jest 29, bo w grupie. Jeszcze chwilę się pokręcę pewnie po mieście, więc trochę ta średnia spadnie. Cieszę się, że go mam, bo powiem szczerze, że jak wyjechałem SKR-em na drogi, gdzie niby się wydawało, że już powiedzmy dawno śniegu nie ma, że dawno też powiedzmy już od paru dni nie padało, że powinno trochę to przesuszyć, że była temperatura na plusie, no mimo tego asfalty są i tak mokre, a jest dużo, dużo syfu i czuć to przy tamtym rowerze bardzo znacząco, bo nie dość, że jest tam aluminiowa zębatka, gdzie piasek jak się tam wda, to wszystko tak zgrzyta, trzeszczy, że aż się serce kraja, a ten rower akurat, no tak wspominałem na samym początku w pierwszym filmie o tym rowerze, że on ma być taki odciorania i faktycznie jest. On też właśnie na okres zimowy nie jest przesmarowany żadnym woskiem, tylko jest przesmarowany normalnie zwykłym smarem z Expanda Bloody Oil. I jak na te warunki ten łańcuch nie wygląda źle. I w ogóle to jest łańcuch chyba z tego co pamiętam IBN. Czy tam PYC, IBN albo PYC. One wyglądają praktycznie tak samo, są bardzo zbliżone do łańcuchów KMC i nawet w tych teraz gorszych warunkach ten łańcuch, on tak mocno nie rdzewieje. Bardzo dużo zależy od tego, z jakiego jest stopu metalu, bo na przykład jakbym wziął tutaj, założył podstawowego SRAMA PC1110, gdzie on tam katalogowo kosztuje 70 zł, a można pewnie kupić i za 40-50, to tamte łańcuchy wystarczy jedna przejażdżka, zostawić trochę wilgotnego i zaraz mocno, mocno rdzewieje. A tutaj takiego efektu na szczęście nie ma. Jeżeli chodzi o korbę, tutaj jest ProWheela, czyli taki trochę cięższy zamiennik GRX-a. Ogólnie jeżeli chodzi o samą korbę, jest ok, nie licząc tego, że tutaj producent, czyli Cross, przy ramie XL dał korbę o długości 170 mm, czyli bardzo mała. I powiem szczerze, moje pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o kręcenie na tak małej korbie, nie są złe. Jeżeli ktoś jeździ bardziej kadencyjnie, to nawet powiedziałbym na plus. Jeżeli ktoś chce jeździć bardziej siłowo, to jednak na minus, bo jest mniejsza dźwignia i na jakichś podjazdach, na sprintach czy coś czuć, że no jakby tak tej większej dźwigienki brakowało. Jeżeli chodzi o napęd, sprawdza się on na razie bardzo dobrze. O dziwo powiem, że działa precyzyjnie i nie ma z tym problemu. Siedzisko na razie jest ok. Sztyca czuć, że karbonowa bardzo fajnie pracuje ze stalową tutaj tą rurą, więc też spoko. Wstępnie nie przypadły mi do gustu te chwyty, mimo że one są znane z ergonomii, to jednak czuję, że tutaj te palce mi zaczynają drętwić. I albo kwestia troszeczkę innych ustawień, albo po prostu będę musiał wymienić je na coś innego. Dobra, przejdźmy może teraz do samego roweru, czyli rower stalowy z karbonowym widelcem. Powiem szczerze, że jest to bardzo świetne połączenie, bo jak pierwszy raz kiedyś wsiadłem na Crossa SKR 4 stalowego, tego zielonego, to czuć było, że ten rower to jest taki czołg, taki ciężko było go rozpędzić i no był taki topór straszny, a tutaj nie. Rower jest bardzo zwinny, jak na tego typu rower, przy czym zachowuje on te właściwości tłumienia drgań. I ja nie bez powodu najpierw założyłem opony 29, że 2.0 i później zmieniłem na 40, bo chciałem zobaczyć, czy będzie duży przeskok i faktycznie jest ten przeskok, jeżeli chodzi o komfort, o tłumienie drgań. Stal plus szerokie opony to naprawdę jest, o Jezus, no jak dla mnie, dla fana antyamortyzacji, to jest naprawdę szok. Szok, jak ten rower może fajnie sobie pracować. Po zmianie na węższe opony i danie trochę więcej ciśnienia, nadal czuć, że ten rower pracuje.
a jednocześnie sztywny, więc bardzo fajnie to wyszło. Przy pierwszym filmie chyba, jakim robiłem, tylko takim opisującym ten rower, było bardzo dużo kontrowersji chyba, jeżeli chodzi o połączenie karbonu ze stalą, a powiem szczerze, że jak dla mnie to jest coś fenomenalnego. Jeżeli ktoś jest typowym takim bikepackerem i będzie uważał tylko stal, no to ok, ale jeżeli ktoś będzie chciał połączyć trochę komfortu z dynamiką, to jest naprawdę coś świetnego. Jeżeli chodzi o samą pozycję na tym rowerze, na razie czuję, że jest ok. Myślę, że można by było jeszcze parę rzeczy pozmieniać, ale to zobaczymy z czasem. Teraz przejechałem 2,5 godziny i nic na razie mnie nie boli, nie licząc tych palców, ale mówię to albo od tego, albo od chwytów, albo może od ustawień, nie wiem, zobaczymy, będę kombinował. No i co tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tego roweru, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja zapraszam do następnego odcinka. Życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, chociaż już to, jeżeli ktoś to ogląda, to już pewnie dawno jest po nowym roku. No ale co, piszcie, co tam u Was i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.